Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. To się chyba za rzadko zdarza, żebyśmy w tych rozmowach rozmawiali o konkretnym jednym przypadku i właściwie o konkretnej jednej rodzinie i o konkretnej jednej dziewczynce. Od kilku dni w mediach się pojawiają informacje o 13-letniej Weronice z Gdyni, która mieszkała w takiej walącej się altanie w Orłowie. To za sprawą, bo to się właściwie zaczęło od materiału w telewizji, ale potem temat podjęły też inne media. No, zobaczyliśmy coś, co mieszkaniem nie jest i trudno nazwać mieszkaniem. Zobaczyliśmy sytuację, trudną sytuację dziewczynki. Dodatkowo trudną, że właśnie w tych dniach zmarła jej mama Neraka. Ale zobaczyliśmy także w tym materiale wiceprezydent Gdyni, Katarzynę Spychałę, która mówi właściwie rozbrajająco, trochę rozkładając ręce, że takich przypadków jest wiele. A pan w swoim wpisie na Facebooku postanowił stanąć w obronie urzędników i skrytykować telewizję. Tak? Ja myślę, że mój wpis na Facebooku był też trochę dla mnie próbą ułożenia sobie myśli, uporządkowania, bo ja rzeczywiście ten tydzień też mocno przeżyłem. Dla mnie ta sytuacja z tą rodziną była dużym wstrząsem, a jeszcze większym wstrząsem była taka potem próba uzyskania bardzo prostych odpowiedzi i prostego ustalenia, kto winny, kto niewinny, kto dobry, kto zły. I raczej ten wpis traktowałem jako taką chęć ułożenia sobie w głowie. Myślę, że to było coś dużo szerszego niż tylko akurat obrona pani prezydent. Wielu ludzi wzburzyła historia o biednej, niepełnosprawnej, ale niezwykle dzielnej dziewczynce. To jest właśnie z pana wpisu. I z grei nieczułych urzędników, którzy nie chcieli pomóc w oczywistej sprawie i odlekali tę pomoc, aż w końcu matka dziewczynki umarła, nie doczekawszy suchego kąta. Pan zarzuca telewizji, między innymi TVN-owi, tę pewną wybiórczość uproszczenia. A jak czytam takie zdanie, to myślę, czy sam pan nie zastosował jednak uproszczenia? Nie, no oczywiście to taki początek felietonistyczny, natomiast mam nadzieję, że w dalszej części no, rozwinąłem i napisałem precyzyjnie, o co mi chodzi i co mnie bulwersuje, bo oczywiście ja te emocje rozumiem i rozumiem też, że jak się widzi taką sytuację, no sam tam stałem, sam wszedłem do tego, tak jak pani powiedziała, to nawet nie jest mieszkanka, no do tej altanki i nogi się pode mną ugięły i oczywiste jest wtedy, że w takich sytuacjach bardzo chcielibyśmy mieć czarno-biały świat i proste odpowiedzi, tak? Zaraz się, jak napisałem ten swój długi wpis, jeden z moich kolegów powiedział, nie mam siły tego czytać, powiedz mi krótko, kto zawalił, tak? Więc jest taka potrzeba, że ludzie chcieliby dostać prostej odpowiedzi, a wydaje mi się, że to jest właśnie taki przykład, gdzie nie ma takiej prostej odpowiedzi. I jakby jeżeli mnie coś bulwersowało w działaniu stacji, to właśnie taka próba budowy czarno-białego świata, w którym jest oczywiste, kto jest winny, kto zawalił, kto jest nieczuły i niedobry i jest oczywiste, co należało zrobić. No trudno tak, się z tym ale zgodzić. Nie pierwszy raz ogląda pan program telewizyjny taka jest trochę specyfika, tak, programu telewizyjnego i pan to dobrze wie, że pokazuje się w sposób no, taki troszkę telegraficzny całą sytuację, tak, że w ciągu kilku minut trudno jakby pokazać to tak zwane głębsze dno. A w tej historii ja nie wiem, czy jest ktoś, czy można znaleźć jednego winnego. Wydaje mi się, że nie. Ale w tej historii jednak czegoś zabrakło, tak? W danym materiale, moim zdaniem, akurat w przypadku pani wiceprezydent, takiej zwykłej ludzkiej empatii. Ja jej tam po prostu nie widziałam i byłam zaskoczona, że jej nie widzę. Ale myślę, że gdzieś po drodze zabrakło bardzo wielu rzeczy. Pan tak nie uważa? Myślę, że zabrakło bardzo wielu rzeczy na bardzo różnych poziomach. Tym bardziej uważam, że trudno jest to pokazać w ciągu paru minut i nie wiem. No, ale to co, w ogóle nie pokazać? Nie, myślę, że warto. Gdyby nie ten materiał, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o tym. Warto poświęcić temu nieco więcej uwagi, nieco więcej czasu. Nie wiem, Radio Gdańsk też mierzy się nieraz z bardzo trudnymi tematami i uznaje, że lepiej poświęcić godzinę niż pięć minut. Tutaj też oczekiwałbym, że jeśli szukamy sensacji, formuła jest idealna. Jeśli chcielibyśmy naprawdę ustalić w ogóle, co się stało, nie uważam, że jedyną metodą do budowania sympatii dla rodziny, która potrzebuje pomocy, jest przy okazji budowanie niechęci do, nazwijmy to, drugiej strony. Uważam, że można apelować do pomocy Polaków, zapraszać do wspierania tej rodziny bez podkręcania tych złych emocji. Naprawdę jest ich bardzo wiele. Wiem, że to jest bardzo łatwo. Ja nie jestem urzędnikiem i też mogę z czystym sumieniem powiedzieć, no wiem, że Polacy nie lubią urzędników. Urzędnika jest najłatwiej wywołać złość na urzędnika, który czegoś nie dopełnił, nie sprawdził, jest nieczuły, pewnie mu się nie chce, pewnie bierze te pieniądze podatnika i nie bardzo się przejmuje. No, przecież to jest bardzo uproszczony obraz. No dobrze, ale z drugiej strony, jako przewodniczący i też wieloletni radny, czy nie uważa pan, że cały system, to jest wielka machina,
machina. W takim mieście jak Gdynia to jest wielka machina urzędnicza, pomocy społecznej, różnych organizacji, także pozarządowych, że gdzieś, że przerażające jest to, że gubi się 13-letnia dziewczynka, bo ona się po prostu gdzieś nam wszystkim zgubiła. Absolutnie się z tym zgadzam. Można powiedzieć, że nawet realizując prawidłowo wszystkie procedury, można zgubić człowieka, tak jak o tym napisałem. Myślę, że tutaj się tak stało. Jak szukałem takiej analogii, to przypomniała mi się taka opowieść o kilku niewidomych, którzy byli w pobliżu słonia i każdy tam dotykał go i każdy sobie wyobrażał, jak ten słoń wygląda. Tak? Jeden, który dotknął trąby, miał inne wyobrażenie, jeden, który dotykał ucha, też miał inne. W zasadzie każdy miał z nich rację, a żaden nie widział całości. Myślę, że tu dokładnie stało się tak samo. Tę rodzinę pomoc społeczna widziała w jakimś aspekcie, w jakimś sensie uważała ją za zaopiekowaną, nie wiem, pomoc na święta, drobne dodatki finansowe, zakupienie obiadów, stały kontakt z tą mamą, a zupełnie inny wycinek widziały osoby zajmujące się kwestiami lokalowymi, dla których jest po prostu wniosek, który spełnia lub nie spełnia kryteria i który trzeba ustawić w kolejce. I oczywiście, że to działało słabo. No, od października mamy nową uchwałę Rady Miasta, która ten tryb przyznawania lokali komunalnych zmienia w tym zakresie, że na przykład pojawiają się tam kryteria punktowe. Jest dużo więcej kryteriów. To nie jest tylko prosty system, spełnia wymogi metrażowe i finansowe albo nie spełnia, ale właśnie uwzględnia takie aspekty jak chociażby niepełnosprawność, liczbę osób, długość oczekiwania. Myślę, że w tych nowych kryteriach ta rodzina, trudniej by ją było zgubić. Jakby bardziej byłoby widoczne, jak bardzo ona jest rzeczywiście w kłopocie i w problemie. A nie myśli pan, że po prostu czasem ktoś powinien do takiej rodziny pójść? Oczywiście, że powinien. Bo z papierów to może wynikać... Zgadza się. I to miałem właśnie rozmowę, że o ile pomoc społeczna była tam w ostatnim razie bodajże 8-krotnie, co też mnie niepokoiło, czy aby na pewno oni wszystko widzieli. Dopiero jak przejrzałem zdjęcia, to się okazało, że przez te ostatnie parę miesięcy to miejsce, gdzie ci ludzie żyli, naprawdę się zmieniło. Tak? To było moje pierwsze wrażenie, że każdy, kto z miasta był w tym lokalu, powinien natychmiast się załamać, nie wiem, wziąć to dziecko, powiedzieć, dziecko, nie możesz tutaj mieszkać. Natomiast kiedy oglądałem zdjęcia, które są w dokumentacji urzędu, no wyglądało, że jeszcze w marcu, w kwietniu ten lokal wyglądał, nie powiem, że dobrze, ale dużo lepiej. Tak? To też mnie bardzo zmartwiło, że widzę, że coś w ciągu naprawdę ostatnich paru miesięcy się stało. Czyli jakby na fotografiach, które były w urzędzie, wyglądało to lepiej, w rzeczywistości przed programem wyglądało to dramatyczniej. Natomiast... Ale co sugeruje pan, że ktoś to specjalnie podniszczył? Nie, na pewno. Jeszcze widać, telewizja? Na pewno widać, że nikt o to nie dbał. Na pewno widać, że nie było tam cienia takiego gospodarskiego ogarnięcia. Ale mamy tak, mamy 13-letnią dziewczynkę, tak, no trudno, żeby ona o to dbała. Matkę, która jest ciężko chora i która prawdopodobnie no, ostatnio była w szpitalu, ale nawet jak nie była w szpitalu, nie była w stanie już tego ogarnąć. I dorosłego mężczyznę, który wydaje się, że chyba też nie do końca sobie w życiu radzi. Nie do końca sobie w życiu poradzi, ale czyli mówimy brat. O prostych, technicznych czynnościach, o tym, żeby coś zamieść, żeby drzwi, które wypadły z futryny, wstawić. Jest tam postać wujka, którego telewizja pokazała, jak przynosi miskę zupy. Myślę, że ten sam wujek poproszony o pomoc pewnie też potrafiłby zakasać rękawy i, nie wiem, przybić rolkę papy na ciechnący dach, czy cokolwiek zrobić. Tak? Ja myślę, że ludzie, którzy proszą o pomoc, często tę pomoc dostają. Największy kłopot jest z tymi, którzy o nią nie poproszą. Nie poproszą, bo nie wiedzą, że mogą poprosić, nie poproszą, bo może są zbyt dumni, może się wstydzą swojej biedy. Tam też była taka sytuacja, wiem od koleżanki, której córka z Weroniką chodziła do klasy, że nigdy w życiu ona nie była u Weroniki w domu. Weronika do nich przychodziła wiele razy, no i też rodzina uważała, no tak, ci ludzie są biedni, pewnie nie zapraszają, natomiast być może gdyby ktoś raz kiedyś przyszedł, no ciężko przychodzić niezaproszonym do kogoś do domu, tak? Ale myślę, że taka jedna wizyta... trudno oczekiwać od 13-letniej dziewczynki, żeby się chwaliła tym, w jakich warunkach żyje. Więc tak? Zgadzam się, że w takich warunkach troszkę gubimy, tak? Kiedy mówię, rzeczywiście ktoś aktywnie prosi o pomoc, ja mam poczucie, że tacy ludzie dają sobie radę. Nawet niektórzy zwracają uwagę, że za dobrze, tak? Znane są pewnie i pani redaktor sytuacje, kiedy, nie wiem, się okazuje, że zaradna rodzina potrafi z kilku źródeł dostawać paczki i nagle się okazuje, że kilka systemów wręcz na nią pracuje, bo nie wiedzą, gdzie zapukać. Tak, ja znam też takie przypadki, ale też wtedy uważam, że to jest w kategoriach winny, niewinny, że to jest ta właśnie tak zwana machina urzędnicza na to pozwala, że nie ma takiej właśnie ludzkiej weryfikacji tam, gdzie jest źle i gdzie nie jest źle i ta pomoc nie powinna płynąć aż takim strumieniem, bo są wciąż inni niepotrzebujący. Dlatego na pewno brakuje, tak jak wracam do tej metafory o tych niewidzących, brakuje takiego systemu, który by te informacje w jednym miejscu zbierał, żeby pani zajmująca się lokalem widziała całą historię tej rodziny też w innym aspekcie i odwrotnie, żeby pomoc społeczna miała jasność, w którym momencie postępowania jest, jeżeli chodzi o uzyskanie lokalu. Wtedy też jest łatwiej, tak? Jeśli no dobrze, wiemy, ale czy ta historia was w Gdyni, was mówię, bo jest pan przewodniczącym Rady Gdyni, czegoś nauczy? Czy ona was czegoś uczy? Czy coś trzeba zrobić,
żeby tak nie było, bo takich historii może mogą być setki. Znaczy, pewnie łatwo się wypowiadać, nie siedząc nad tymi wszystkimi dokumentami, nie będąc tym urzędnikiem, ale myślę, że no, z mojej perspektywy uczy po pierwsze tego, że jednak trzeba częściej prosić o przegląd takiej sytuacji. Nie można bazować tylko na tym, że urzędnicy mówią, badamy, mamy wnioski i tak dalej. Ja mówię, ja na przykład wziąłem sobie teczki, przejrzałem i znalazłem parę rzeczy, które po prostu trzeba by poprawić, których widzę, że urzędnik urzędnikowi, jeżeli jeden urzędnik z drugim koresponduje, zamiast zadzwonić, pójść i czeka na tą odpowiedź pół roku, to na pewno tutaj coś nie gra. To jest poza wszystkim, tak? To też nie chcę powiedzieć, że miasto tutaj wszystko robi cudownie. Można to robić lepiej, można to robić z większą empatią i mam nadzieję, że to jest możliwe nawet kiedy w kolejce czeka kilkaset wniosków, bo oczywiście w jednym pojedynczym przypadku każdy z nas znajdzie empatię. Kłopot jest wtedy, kiedy trzeba między sobą porównać, zestawić, zrankingować kilkaset wniosków, a na przykład takich mieszkań jest za mało, tak? I kiedy trzeba mieć w sobie taką zdolność powiedzenia komuś, nie, ty musisz poczekać. Myślę, że to jest bardzo trudne. No my na ulicy często tak mamy. Ktoś podchodzi, prosi nas o pieniądze, nie dajemy mu i jedni mówią, no trudno, poradzi sobie. Być może w tym momencie też nie pomagamy komuś, kto naprawdę potrzebuje tej pomocy, tak? Tylko my sobie na to możemy pozwolić, natomiast jeśli urzędnik popełni błąd, albo na przykład dowiemy się, że pomogli rodzinie, która na pomoc nie zasługuje, też mielibyśmy pewnie o tym audycję, albo odwrotnie, no kiedy dojdzie do jakiejś pomyłki, przeoczenia i nie udzieli się pomocy komuś, kto naprawdę na tę pomoc nie powinien czekać, to oczywiście mamy taką sytuację jak teraz. Każda z nich jest niedobra i wiem, że chcę też powiedzieć, że na pewno takie sytuacje się będą wydarzały. Nie ma takiej możliwości, żeby do wszystkich ludzi prawidłowo, empatycznie, właściwie i w dokładnie tym momencie, w którym trzeba trafić z pomocą. I wie tylko pan co, ja bym chciała wtedy, żeby tam zdążyli dotrzeć dziennikarze, wie pan? Dlatego, że pan mocno skrytykował tutaj dziennikarzy w tym swoim wpisie. Jeśli ktoś miałby ochotę przeczytać to na profilu na Facebooku, bo to jest naprawdę dosyć długi i taki analityczny wpis, to ja bym chciała, żeby tam dotarli dziennikarze. Żeby tam na przykład dotarli dziennikarze Radia Gdańsk. I jestem gotowa odpierać pańskie argumenty, że coś jest zrobione wybiórczo. I myślę, że nie poświęcimy każdej sprawie godziny. Ale wtedy się właśnie tak okazuje, że wszyscy się mobilizują, tak? I urzędnicy, i pomoc społeczna, że ktoś się mobilizuje. I moim zdaniem taka jest właśnie rola dziennikarzy. Jest duża wartość w takiej mobilizacji, w nagłaśnianiu tematów, to się zgadzam. Myślę, że też wielu urzędników być może dzięki temu się bardziej zmobilizowało. Natomiast naprawdę wierzę w to, że ta pomoc dziennikarska może być nie tylko szukaniem taniej sensacji, nie tylko sprawianiem, czy da się sprowokować panią wiceprezydent do tego, żeby coś nieprzyjemnie odpowiedziała i potem to puścić. No myślę, nie zgadzam się z taką. Dlaczego pan tak uważa, że została sprowokowana? Bo myślę, że z 20-minutowej rozmowy, jeśli najważniejsze jest to, żeby przytoczyć fragment, którym pani prezydent prosi, żeby jej nie przerywać, no to moim zdaniem to jest zupełnie niepotrzebne i niczego nie wnosi. No dobrze, ale skoro tak osobiście, pan zresztą w tym swoim wpisie broni trochę pani wiceprezydent, jakby powołując się na jej trudną sytuację. Ale też przede wszystkim powołując się na jej wrażliwość, którą obserwuję, bo na tymi przecież setkami spraw lokalowych się zajmuje i ja zupełnie nie znam oblicza osoby bezdusznej, niewrażliwej, raczej znam oblicza osoby, która patrzy na procedury i mówi, w imię tych procedur powinniśmy teraz pójść do sądu z tą rodziną, a pani prezydent mówi, wierzę w nich, chcę im dać szansę, na kolejnych kilka miesięcy ufamy im i czekamy na przykład, że zaczną choćby w części spłacać swój czynsz. Kiedy widzę takie opowieści, widzę je tydzień po tygodniu, to myślę sobie, że te kilkaset czy kilkadziesiąt tego typu sytuacji zestawionych z jedną mi pozwala twierdzić, że to jest osoba wrażliwa, empatyczna i właściwa. Natomiast... W porządku. I wystąpił pan jakby w niej obronie, ale równocześnie pisze pan o tej rodzinie, rodzinie Weroniki, zadając takie pytanie, gdzie była siostra, dlaczego wcześniej nie wzięła tej Weroniki, a teraz jednak może ją wziąć. Co robi ten facet 27-letni o bracie, dlaczego nie pracuje. To pan w tym wpisie pisze, że on był wcześniej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, po ludzku poprawczach, to jest z pańskiego wpisu, że jest jako osoba zdeprawowana była. I tak się zastanawiam, czy tutaj pan trochę nie przekroczył granicy. Granicy dobrego imienia, ja nie wiem, czy tej rodziny, ale tej dziewczynki, po co to? Myślę, że właśnie po to, żeby osoby, które swoją opinię wyrobiły tylko na podstawie krótkiej migawki w TVN-ie, żeby zobaczyły, że zawsze rzeczywistość nie jest biało-czarna, tak? Że możemy, wzruszać... Nie wiemy, że nie jest biało-czarna? Ale to, ja myślę tak, w pierwszej kolejności zawsze tak jest, no i pani redaktor też pewnie, jeśli mamy jakieś kłopoty, to w pierwszej kolejności staramy się, nie wiem, poprosić rodzinę o pomoc, znajomych, przyjaciół, jeśli to naprawdę wszystko nie działa, no wtedy od tego jest samorząd, państwo i tak dalej. Mówię o tym, że ta mała dziewczynka nie była małą dziewczynką zostawioną samą sobie, tylko małą dziewczynką z
dorosłym rodzeństwem, które też ma pewne możliwości, ma pewne zdolności, no i to, co napisałem, tak? Siostra nie mogła jej wziąć do siebie, a jednak ją wzięła, tak? I super, że wzięła. Nie czynię jej z tego powodu zarzutu, natomiast no najpierw radzimy sobie z reguły sami. Samorząd powinien być wtedy, kiedy naprawdę ten mieszkaniec jest niezaradny, nie da sobie rady bez tej pomocy. No większość z nas kupuje sobie mieszkania, wynajmuje te mieszkania, zagryzając zęby, spłaca kredyty, radzi sobie, nie wiem, prosi rodziców o pomoc. No ale dopiero nie to cała jest ta grupa ludzi, którzy podlegają pomocy społecznej, dobrze pan wie, oni nie kupują. Dlatego nie możemy ich przegapiać, dlatego mówię, myślę, że to dla nas wszystkich jest lekcja do odrobienia. No ja tylko jako radny mogę powiedzieć, że żałuję, że o tej sytuacji nie wiedziałem wcześniej, ale naprawdę niezbyt wiem, jak miałbym się dowiedzieć, bo nie mam poczucia, że zlekceważyłem jakiś sygnał. No mogę tylko po raz pan kolejny... Pan jest radnym nie tej dzielnicy. Owszem, ale no, do przewodniczącego Rady Miasta przychodzą ludzie z bardzo różnymi problemami. No mogę tylko po prostu jeszcze raz zaapelować także do tych osób, które nie wiem, których problem nie dotyczy, ale które widzą coś koło siebie i tak za bardzo uważają, to nie moja sprawa, ktoś inny się powinien tym zająć. Ja mówię tak, dajcie przynajmniej szansę. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu, zgłośmy, przyjdźmy, zadzwońmy. No ja chciałbym mieć takie czyste sumienie, że wiemy o tych sprawach, tak? Teraz mogę powiedzieć, dość łatwo jest mi powiedzieć, ja tutaj niczego złego nie zrobiłem, bo nawet nie dano mi szansy działania, ale dużo bardziej wolałbym mieć poczucie, że miałem szansę coś zrobić. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.